Dobry, witam bardzo serdecznie, kolejny odcinek Game Dev Tycoon. Kontynuujemy sobie, stworzymy silnik. Brawo, do opowieści i zadań coś wreszcie mam. Optymalizacja gry multiplatformowej, 2 miliony, kurde. Projekt świata, wreszcie mamy cokolwiek. Dźwięki stereofoniczne, super, ochrona kopii V6, musi wystarczyć. Bullion X Pompa, to jest najlepszy silnik, jaki stworzyła ludzkość. Ciskamy, nie bilonik? No siema, mordo. Wydobyłeś już ciasteczka z zabawki? Chyba nie. No nie mam potrzeby dużej. Dobra, małe stoisko niech pójdzie. Duru, 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 tutaj rąbią. 7 milionów prawie gierki się sprzedało. Dobra, mamy cash. Ile to zarobiło? Ze 100 baniek. 96, no kozak. An0n17.pl zbajtowane 15,5 zł. Dzięki mordo, pozdro. Kto urlop? O, Ricky! Ja myślałem, że to nóżka od tego. No bo to już cię wyślemy na urlopik, mordeczko. No niestety nie wpłynie to w żaden sposób na sprzedaż. Niczego, no ale nic. Dobra. Dobra, mamy nowy engine. Mam nadzieję, że żaden z was nie potrzebuje urlopu. Pójdźmy na jakieś takie szkolenia kontrolne. Tu w ogóle przyspieszenia wam możemy zbadać. Ty jeszcze nie możesz, wow. No to pójdź na jakieś tutaj technologiczne takie. Zaraz musimy posprawdzać, czy oni właśnie urlopów nie potrzebują. Jakiś design. Technologia. Design. Dobra, ciskajcie, ciskajcie. I zaraz jakąś grę symulacyjną zrobimy. Chociaż pewnie się skończy do tego czasu. Do tego czasu podejrzewam, że się skończy już popularność tego, ale to nie szkodzi. Robiliśmy akcję, to teraz zrobimy sobie symulację. 82 miliony, zajebiście. Dobra, wygląda na to, że nikt więcej nie potrzebuje urlopu. Ja też wysyłałem po zrobieniu tej dużej gry wszystkich, więc tak powinno być. Dobra, nowa gra. Możemy sequel zrobić. Mieliśmy jakąś dobrą giereczkę. Trzy miliony, spore oczekiwania. Zróbmy do tego sequel. Ewolucja, symulacja, spoko. Do swapa raczej nie pasuje, ale Mbox One powinno być w porzo. Bullion X pompa. Duża. Spore amore. Sporsze oczekiwania niech będzie. Dobra, spoko, spoko. A, Bilon se poszedł już. A bo myśliście, że to jest pies, a ja se tego pączka pyrgam nogą cały czas i tylko patrzę, jak czat pisze: o, to pies, halo, Bilon. A to ja tak naprawdę. I tak se mogę nogą klepać. Ale was zrobiłem. Tak. Tu mamy wszystko. Rozgrywka, ty. Tutaj Teher. Tu niech zrobi też Teher, co mi szkodzi. 200 IQ. Boost na wszystkich. Ale rąbią. Wióry lecą. Aż się przycina ta gierka. Tutaj konsole cały czas przygotowują. Dobrze, dobrze, dobrze. Bullion Pro.
Przygotuj informacje. Zabieram się do roboty, super. Firma 2115 Gang jest w Mafia. Znając z produkcji gry, masz efekt, właśnie ogłosiła, że pracuje nad Bullion Pro. Pięknie. Rynek się unormował. To dobrze, że symulację akurat robię. Witamy w kolonii. Bang, witamy w kolonii, mordo. Widziu, siemanko. Widziu czy nie widziu? Tu są dobrze rozdzieleni chyba. No. W sumie w porze, tak zróbmy. Szkoda, że robię gierkę i wydaję konsolę, jakby na Bulliona Pro nie wyjdzie ta gierka, no ale trudno. Przyspiesz się. Dobra, w porze. Dobra. No i tutaj tak samo. Dźwięki stereofoniczne, pięknie. No, no tak. Ciąt, kurwa, nie piszcz tym pączkiem, bo mi szczurkę płoszysz i się boi. XD 7 zł. XD 7 zł, dzięki mordo. Szum. Zawsze robimy szum. Kiedy jedziemy, to robimy skrrr. Wydali konsolę Bullion Pro. Platforma nie ma szans z konkurencją. A przekonamy się, co myślą o niej gracze. Konsola Bullion Pro posiada długą listę rozwiązań technologicznych. Dobry znak. Pierwsze co wykazują, że jakość wykonania konsoli jest znakomita, że nie powinno działać bez zrzutów przez całe dekady. Konsola tylko nie poradzi sobie na rynku, będzie dobrym uzupełnieniem obecnej oferty dla graczy. Proste. Ale się Bullion Pro sprzedaje. 6 milionów od razu zarobił, zajebiście. 5,7. Szkoda, że gierki nie robię na Bulliona Pro. 8 milionów! Aj, wy tutaj będziecie naprawiać od razu, właśnie. Dobra, na 1,5 milka tutaj jest mniejszy budżet, powinno styknąć. Dobra, tu skończyliśmy giereczkę. Szkoda, że na Bulliona nie wydajemy. Dobra, tu wy od razu nadrabiacie. Chyba mogę nawet jeszcze zmniejszyć budżet, ale się sprzedaje ta konsola zajebiście. Pięknie. Dobra. Rekordziks. I na Bulliona od razu giereczkę zaraz wydajemy. Gry AAA można robić. Wyślij na urlop, wyślij na urlop. Wyślij na urlop, wyślij na urlop. Wyślij na urlop. Badania. Nowy temat. Samoloty. Gry AAA, rozmiar projektu 2000, ładuj 3 milki. Sporsze oczekiwania, proste, że same dziesiątki. Wow! Wow! Ja żartowałem, że będą same dziesiątki, ale są. Zajebiście. I dziewiątka jedna. Git! Ale cash. Pięknie. Bańka 300 w pierwszym tygodniu. 25 gang z Mafia. Tak się to robi. Dawaj duże stoisko, to od razu podkręcimy jeszcze z Porsche oczekiwania. Ale sprzedaż. Grę na Bulliona teraz musimy wydać. Badania. Co ja mam tu badać? Nie ma co badać. Robimy giereczkę. Ale dobrze. 5 milionów w 4 tygodnie. 160 milków mamy. To coś możemy badać jeszcze? Mogę kolejną konsolę tworzyć, ale to nie ma sensu. Robimy gierę na Bulliona. Dobrze, jeszcze podkręcamy konwencję, zajebiście. Milion 500. Najlepsze stoisko w tym roku. 2,5 gang. Zmniejszą do 500k, bo wygląda na to, że wyrabiają w miarę. Proste. Nawet jeszcze możemy jeszcze zmniejszyć. Nowa gra. Duża. Bullion 5% w rynku, ale zaraz będzie mieć dużo więcej. PC.
Play System, gra akcji dla wszystkich. Samoloty, akcja. Bullion X pompa, duża. Kupcie konsolę Bullion, niech się gra nazywa. Jakby przekaz podprogowy robimy. Pięknie. Kolejną konsolę, żeby wynik końcowy podkręcić. Ej, to w sumie jest niegłupi pomysł nawet. Bilonix Medium. A, bo mogę jeszcze ulepszyć ją. Zajebiście. Spoko. To rąbane. Tu jest dobrze, jest dobrze. Tu jest dobrze. Ty słusznie napisał, żeby tutaj pizgać. Raport o grze. Spoko. Co było źle? Dobrze było wszystko. Znowu ten czat gówno się zna. Elo. Marketing. Duża kampania. Przecież kto ma 180 milionów na koncie? Ja czy wy? To kto lepiej wie, czy dobrze robi gry? Nie macie nic do gadania. 2-1-5 gang. Sorry, czat. Dobra, dialogów nie potrzebujemy. Tu jest zajebiście znowu. Jak zwykle doskonale ustawione. Dokładnie tak robić. Mała kampania jeszcze na koniec. Tutaj gry AAA robicie. Bilonix Medium tutaj jest robiony. I Bulliona Pro tutaj cały czas pracują z fanami. Dobra, pizgana gierka. Arek Zach napisał: nie masz tyle pieniędzy, to tylko gra. Dzięki, kapitanie. No, dziękuję. Przez tyle lat żyłem w błędzie, no. To, kurde, wreszcie ktoś mnie uświadomił. Ja tak naprawdę nie mam 190 milionów, tylko to jest wszystko tylko gra. Dzięki, mordo. Podziękujmy mu na czacie. Wielkie brawa dla kolegi. Bilonik? Gdzie ty polazłeś? O, fuck, pies mi zostawił. Anton17.pl zrób. Nawet pies to wiedział, a ja nie wiedziałem. Że pani silnik zrób. Że pani silnik 155 zł. Dziękuję, mordeczko, za donate'a 5 zł. Bilon nawet poszedł, bo już mówiłem, co ojciec, jak ty mogłeś nie wiedzieć? Jak ty mogłeś nie wiedzieć, że to w grze masz tylko te pieniądze, a nie na żywo? I poszedł, zostawił mnie. No tak jest. Dobra. Teraz jak to wydamy, to ja myślę, że gra o tytule kupcie konsolę Bullion zrobi nam roboty. I AAA zaraz robimy. Dobra. Nie wiem, co tam zrobię. Dużą kampanię sobie jeszcze zrobię. A co, mogę. Czasopisma jeszcze jakieś. No, też prawie nic nie daje. Mbox.net. Kogo to obchodzi? Tylko Bullion Pro. Elo, nowy rekord. Bonus razy dwa. Jakieś tam podwyżki. Bullion Pro. Co tam robimy? Nie wiem, czy chcemy to badać. Recenzje, kupcie konsolę Bullion. Co jest? Siódemeczka. Bo mi hejtują moją konsolę. Dobra, trzy siódemki. Ta piątka to przypadkiem komuś się kliknę. A to ten typ z czatu mi dał piątkę. Ja wszystko zrobiłem dobrze, a on się teraz mści, że go zhejtowałem, typiasz, nie? Tacy są właśnie zawistni ludzie. Tryb kooperacji. Wsparcie dla Visoriusa. O nie, co... O nie, czemu to się tak źle sprzedaje?
Dobra, jest 500 000. Fuck the haters. A bulion wzrosła sprzedaż? Trochę wzrosła, no dobra. O, rośnie z czasem, bo już te ludzie się zorientowali, że już ten typ z czatu dał 5 i teraz już rośnie sprzedaż normalnie, bo już sobie wiedzą, że to dobra gra. Pięknie, AAA. Rozpocznij projekt. No badajcie to MMO, co mamy robić. Tu byście mogli nowy sprzęt robić, a robicie nową konsolkę jeszcze. 1 000 000 już się sprzedało, super. Albo dobra, nie zdążymy MMO i tak zrobić, a wyróbcie punkty badań. Ktoś słusznie napisał, że porób badania i zrób jeszcze jeden mega engine, żeby zrobić gierkę, która 11 na 10 dostanie. Ja uważam, że to jest nawet dobry pomysł. Ja uważam, że to jest dobry pomysł. Play System 5. AAA teraz robimy. Czy jeszcze silniczek lepszy? Dawaj duże stoisko. Dobra, to zacznijmy jeszcze jedną giereczkę. Tam robią punkty badań, tu też będą punkty badań. I jak wydamy sobie tę giereczkę, to potem robimy AAA. Nowa gra. Duża. Koleś na urlop, oh fuck, zginąłem właśnie. Tomek, wstawaj, zasrałeś się. Bez Rickiego zrobimy grę? Zrobimy grę bez Rickiego, damy radę. Jaka była teraz giereczka? Samoloty, akcja. 8, 6,5. Nie, ten typ z czatu mi zniszczył tę grę. Fantazja RPG. Szpital, symulacja. Szpital, symulacja. Bullion X pompa, duża. AAA jeszcze nie robię. Nowy silnik, dopiero potem AAA. No tak, zgadzam się. Tak powinno się. Dobra. Dobra. O nie, wszystkim urlopy się włączyły, w ogóle zabijcie mnie. Jest sens w ogóle coś tu robić? Dobra, wydajmy to po prostu, no. Co mam do zrobienia? Co jest z tymi urlopami, że oni to robią? O, Arek Zach coś wrzucił, ten, ale nie zdążyłem przeczytać, przepraszam. Pozdrawiam cię, stary. Nie dawaj mi więcej piątek w recenzjach, bo mi uwaliłeś sprzedaż, dziękuję. O, ty był na urlopie, dałem mu przyspieszenie. Dobra, szybciej wróci z urlopu może. Dobra, kidrze zmęczeni, ale wyciskamy z nich wszystko, co się da. Skraszowało mi grę. Jezus, co się dzieje dzisiaj? Arek, przestań mnie hejtować. Najpierw mi recenzję niszczysz, a teraz grę. O, dobra, cofnęło mnie, jak się urlopy zaczęły. Dobra, to przynajmniej się uratujemy. Ale i tak konwent zaraz będzie. Dobra, to konwent podkręci tamtą gierkę trochę. Ta gra i tak byłaby głównym, ciesz się, Tomek. Zgadzam się z wami. Nie chcę, ale się zgadzam. Dobra, konsolę bullion przynajmniej ludzie kupią. Ej, naprawdę mi się, z ręką na sercu mi się sama gra wyłączyła, nic nie zrobiłem. Widzieliście, że już miałem takie sytuacje, po prostu grę do kosza, mam tyle pieniędzy, że mogę, ha, tfu. No. Duża giereczka. A, to donate. Spoko. Co dam? Aha, dziękuję za donate'a. Bullion, podstawowa konsolka. PC i Play System. Bullion X pompa. Dobra. To będzie gra. Tego potrzebujemy.
Jak tam czas odcinka? 20 minut, dobra, żyjemy. O, super, wszystko ustawione jak zawsze. Nigdy się nie pomyliłem. Rickiego jeszcze nie ma, ale zaraz wróci. Bilonix Medium, proste. Pizgamy. 2.1.5 gang, Bilonix Medium. Będziemy sobie wydawać na swoje konsole wszystko. Elo. Ty też Działkowicz tutaj trzaskaj. Dobrze, ale przychody. To nie ja z tą piątką, to nie hej, tylko passive aggressive troll. Ta konsola nie jest prawdziwa. Uderzę go, nie? W końcu go uderzę, tego kolesia. Życie i symulacja. Projekt świata czy silnik? Silnik. Chyba. No, Ricky wrócił akurat idealnie na proces tworzenia. Jak zawsze idealnie ustawionych suwaków chciałbym dodać. Zacznijmy dużą kampanię. Tutaj se trzaskacie. Nie jest dobrze, okazało się, że gra, kupcie konsolę, bulion ma kilka niewykrytych błędów. Dobra, nie robię łatki, bo robię grę, no. Co? 28 milionów, zarobione już, to co mam łatki? Ludzie z branży się zgadzają, proste, że tak, bo z mądrym człowiekiem się warto zgadzać. Ktoś pyta, z jakich gier są figurki na półeczce? Super Meat Boy jest, na pewno. Kurde, kojarzę tę gierkę, widziałem, ale nie jestem pewien, co to jest za gra. Reszty nie kojarzę, no. To tak odpowiadając na pytanie. Spokojnie, Gimper, jestem pewien, że gra. Ej, ty to przepisałeś. O, koleś. Bilonix Medium. Oczywiście, że jakość wykonania konsoli jest świetna, no bo co inaczej. Ło, wow, mam nowe obrazki konsol, jeszcze lepszych. Fajnie. To możemy sobie już zrobić 500 tysięcy. Co to, poprzednia konsola wyszła ze sprzedaży? Co za szajs. To czemu, to co im po poprzedniej konsoli, ej? Ej, czemu ja wydaję na Buliona Pro? Co to za szajs? Dobra, ale mam pieniądze chociaż. O fuck, zaległości. Pizgać. Półtorej banki miesięcznie. I dobrze, sprzedaż, nie możecie tego zawalić. Atakują nam biuro! Nowy rekord. AP bombę. Dobra. Dobra, i teraz będziemy robić nowy silnik. Grafika 3D V6, tego potrzebowaliśmy, dziękuję. Ile to kosztuje? A to tu mogą dopiero. Tak, dobra, badajcie to. Tu badacie jeszcze nowe rzeczy, potem robimy silnik i robimy AAA. Zaawansowana fizyka. Ścieżka dźwiękowa w wykonaniu orkiestry. Gra wielogatunkowa, mech. Brak ekranów ładowania. Dynamiczne środowisko. Pierwsze gry. Nie zdążysz. No to se zrobię już, jak się już skończy. No trudno. Nie wliczy mi się do wyniku, ale sobie zrobię, żeby zobaczyć, jak tam pójdzie. I nowy temat ktoś napisał. Bardzo dobrze. Lochy. No, ale się gierka słabo sprzedaje w sumie. No i na starą konsolę, to jest w ogóle lipa. Olać. No, nawet silniku nie zdążę zrobić. Silnika. Z tą grafiką 3D V6. Szkoda. W sumie szkoda. Wydajmy małą grę. Albo zasejwuję najpierw.
Nie no, dobra, boję się. Do zodu Ciemson i Włochaty Gimperson. Nie myślałeś, żeby wstawić sekcję fak pod strumyk, bo na przykład jestem bardzo ciekaw, jakiego kompa mój ukochany youtuber Olekko nie będący streamer posiada. 800 zł, a jednak nie 20 zł. Za próbę oszustwa nie odpowiem. Grafika tekstowa? Gry o nowej tematyce. Piraci. Piraci. A co, dziękuję za uwagę, zapraszam na kolejne odcinki, cześć!